Dzień dobry, nazywam się Wiktor Boba, jestem kustoszem klubowego Muzeum Legii. Tak się fajnie złożyło, że podczas obchodów roku Dejny odwiedził naszą placówkę, nasz klub w Warszawie pan Janusz Marciniak z Nowego Jorku, który przez bardzo długi okres czasu przyjaźnił się z Kazimierzem Dejną, zna go bardzo dobrze. Przywiózł też dosyć sporą kolekcję zdjęć. No i co, panie Januszu, powspominamy trochę. Kazik był rozpoznawalny niesamowicie, wszędzie, na ulicy. Na okładkach prasy się pojawiał, nie tylko sportowej. Były. Tak. To był jego złoty okres. To był jego złoty okres w Stanach, prawda? Podobno słyszałem też o takich sytuacjach, że jak na przykład Kazik szedł z Mariolą ulicą i ktoś jechał samochodem, potrafił się zatrzymać, żeby przyjść, podać mu rękę. Tak. Wówczas jeszcze tak sobie zdjęć nie robiono jak teraz, ale tam autograf to było na czymś takim normalną rzeczą. Tu na przykład powiem panu, że na tym zdjęciu to jest pan z Mariolą, tak? I z Kazikiem. Ta koszula mi się kojarzy z wizytą hokeisty naszego, byłego Legii, Wojciecha Kaczorka, z wizytą córki u Kazimierza Dejny na wakacje był. Pan znał Wojciecha Kaczorka, prawda? Znałem. Grał w Nowym Jorku przecież. Oczywiście. Tak, i nawet córka Kaczorka bardzo podobną skinkę miała na tym zdjęciu. No to jest taki kolor, nie pamiętam, ale ta koszula czerwony, mi tak, ale tak, ta koszula, to Kazik lubił tę koszulę. Ty, no tu jesteście, chyba zwiedzacie coś, Pacific prawda? Pacific Beach, to jest spacerek. Pacific Beach, tak. To jest blisko od Kazika domu, chyba kilkanaście minut dojazdu. On to uwielbiał, to miejsce. Ja bym sobie wychodzić po plaży. I tu słynna Tijuana, gdzie jeździliśmy prawie co tydzień, bo tam się jeździło z różnych powodów. Tam się jeździło po zakupy, tam się jeździło po benzynę. Mhm. Ale tam też Kazik miał taki krótki epizod, bo tak, grał w piłkę, prawda? Legends. To już było, tak, w tej drużynie Legend. Tak, to było takie... Można powiedzieć piłkarskie dogorywanie, prawda? Że tak brutalnie ujmiemy. Był jeszcze bardzo ciężki okres w życiu Kazika w Stanach, kiedy dowiedział się, że jego menadżer, Miodoński, niejaki, okradł go po prostu. Okradł go. To był strasznie ciężki okres dla Kazika. To praktycznie go dobiło, bo przecież ten człowiek grał, pracował, zarabiał pieniądze, myślał o czymś, miał jakieś marzenia. I to, co zrobił mu ten człowiek, zresztą Kazik uważał go za swojego najbliższego przyjaciela. Za bardzo mu zaufał. Ufał mu i to za bardzo mu zaufał.